25 sierpnia w Opolu odbył się mecz kolejarza Opole ze Speedway Wandą Instal Kraków. Dla Opolan było to pierwsze spotkanie rundy finałowej przed własną publicznością. Po dwóch wysokich porażkach w ostatnich kolejkach kolejarze zapowiadali walkę o zwycięstwo z faworyzowanym zespołem z Krakowa. Przed meczem z Wandą Opolanie sięgnęli po znaczące wzmocnienie w postaci Szymona Woźniaka. 20-letni zawodnik zaprezentował bardzo dobrą dyspozycję, świetny refleks na starcie oraz dużą ambicję na dystansie. Bardzo się cieszę, że włodarze Opola pomimo swojej trudnej sytuacji zdecydowali się na moje sługi. Mam nadzieję, że ich dzisiaj nie zawiodłem. Bardzo chciałem pomóc na tyle, abyśmy dzisiaj wygrali. Bardzo mi na tym zależało, ale niestety się nie udało, ale tak jak tutaj zarząd powiedział, chcą jechać niezależnie od sytuacji do końca, chcą zakończyć ten sezon z honorem, także mogę tylko zapewnić kibiców, że klub robi co może. Mimo dobrej postawy Woźniaka, to goście od początku spotkania cieszyli się z prowadzenia. Niemal bezbłędni w barwach goście byli tego dnia Paweł Staszek oraz Mats Corneliusen. Jestem szczęśliwy, szczerze mówiąc, bo nie za bardzo tutaj moje występy były tak owocne jak teraz. Na razie utrzymuję formę i wszystko idzie ku dobremu, abyśmy osiągnęli dobry wynik na koniec sezonu. Po raz pierwszy w tym sezonie przed opolską publicznością wystąpił Rafał Fleger. Popularny krecik przed sezonem związał się z zespołem Wandy, jednak w trakcie rozgrywek powrócił do Opola. Powrót Flegera okazał się udany, bowiem obok Szymona Woźniaka był on najskuteczniejszym jeźdźcem opolskiej drużyny. Zrobiłem, można powiedzieć, swoje, że tak powiem, jak na pierwszy mecz tutaj. Myślę, że moje biegi były szybkie i w sumie też nie było co oglądać dwóch, nie? No i oby tak dalej, nie? Do końca sezonu. Chciałbym po prostu pojechać w tych meczach ostatnich, co są, bo jak wiadomo, siedziałem na ławie cały sezon i wielki ukłon w stronę działaczy i trenera, którzy do mnie zadzwonili i powiedzieli, że przyjechał na trening i potem już to wszystko, żeśmy wszystkie formalności załatwili. Serdeczne podziękowania dla firmy UR Studio, która przygotowuje dla mnie materiały. Dziękuję. Sporo pecha miał w tym meczu Oliver Allen, któremu zwykle bardzo odpowiada tor przy wschodniej w Opolu. W biegu ósmym Allen wjechał w taśmę, podsumowując tym samym swój nie najlepszy występ. Niezłą formę podtrzymuje także Tomasz Rępała. W biegu dziesiątym wraz z Marcinem Jędrzejewskim po raz pierwszy w tym meczu wywalczył podwójne zwycięstwo biegowe. Od pewnego czasu te 15 biegi była zmora dla naszej drużyny. W tamtym meczu w Rybniku już przełamałem tą pasję, już byłem... Jechałem cały czas pierwszy, teraz no, akurat później przejechałem drugi. Dzisiaj powiedziałem sobie, że tak nie będzie i się udało. Podwójne zwycięstwo Krakowian w biegu 13 praktycznie rozwiało nadzieję kolejarza na zwycięstwo w tym meczu. Kropkę nad i zawodnicy Wandy postawili, wygrywając bieg 14. Ostatni wyścig dnia należał jednak do Opolan, którzy bez problemów pokonali wyraźnie rozluźnionych rywali.
Mecz zakończył się wynikiem 42-48. No myślę, że taki ciekawy mecz, cały czas na styku, do końca ważyły się losy zwycięstwa i no, cieszę się, że koledzy pojechali za mnie trochę lepiej i wyszło to na naszą korzyść, bo dzisiaj niestety nie czułem się za dobrze już przed zawodami, plus to, że no, nie mogę dopasować motocykla, myślę, że jest tam jakiś problem, trzeba będzie go rozebrać. I dlatego mi się jechało ciężko, ale koledzy nadrobili. Chcieliśmy tutaj wygrać u siebie, przynajmniej przed własną publicznością, zaprezentować się zdecydowanie lepiej. Dzisiaj się nie układało, jakiś pechowy dzień, mieliśmy kilka niepotrzebnych defektów, motocykle odmawiały posłuszeństwa w trakcie zawodów. Tutaj Jędrzej Jestki miał duże problemy z motocyklem, kiedy to dzisiaj na treningu jeździł, wszystko było w porządku, a teraz w czasie meczu motocykl jeden nie odpala, drugi nie bardzo pasuje. Marcinowi Rempale padł również motocykl. No, u mnie nie było to, co bym sobie życzył, bo w tym pierwszym motocyklu jakoś tak no nie mogłem w ogóle wyjechać ze startów. Potem w polu niby on cały czas był w kontakcie, nawiązywałem walkę, ale brakowało tego momentu startowego. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów do kibiców, do fanklubu, bo wszyscy wiedzą, że jest taka troszeczkę nerwowa atmosfera w tej chwili. Dlatego no, wielki apel do tych osób, które jak gdyby podburzają troszeczkę tą sytuację, bo no, po prostu się nie układa. Zarówno my jedziemy sobie, jakoś duże braki w sprzęcie u zawodników. No, ja powiem tyle, no, z dalszą pewnością stara się, robią ten żużel tutaj dla was, chcą, żeby się to oglądało. Może nie jestem w takim wydaniu, jakim bym sobie życzyli, byśmy chcieli to wygrywać, ale proszę was o wyrozumiałość, bo przecież no, robią to ludzie dla was, żebyście mieli co oglądać, żeby ten żużel tutaj przetrwał w Opolu. Kolejne spotkanie w ramach rundy finałowej drugiej ligi w Opolu już w najbliższą niedzielę. Rywalem kolejarza będzie zespół KSM-u Krosno. Początek spotkania o godzinie 16.